Tak się nie powinno nagrywać. Przede wszystkim oświetlenie powinno być z tej strony, z tej strony. I szczerze mówiąc, bardzo mi z tego powodu wszystko jedno. Proszę Państwa, znalazłem czas, żeby cokolwiek nagrać, jeśli chodzi o rzeczywistość miasta Konin i tego, co jest, jeśli chodzi o kwestie wyborów 2018 roku. Problem polega na tym, że jeśli znajdują się osoby w tym mieście, które chciałyby, żeby władza została zmieniona, czyli czerwony boss, żeby odszedł, to należałoby pomyśleć o tym, kto ma go zastąpić. Tak naprawdę, zerkając na tych osobników, którzy są wybierani z partii, to sorry memory, ale nie tędy droga. I tak bądźmy szczerzy, chcielibyśmy gospodarza miasta, który wie, o co chodzi, ma kontakt z osobami, które tutaj mieszkają, płacą podatki, interesuje się i jest na tyle prężny, że w momencie, kiedy zadzwonimy do niego, to przyjedzie, zainteresuje się, będzie wiedział, o czym my mówimy i będzie wiedział, jak to wszystko ogarnąć. Czyli jednocześnie jest mieszkańcem miasta Konin, gdzieś tutaj któregoś osiedla, wie, o czym mówimy, czyli ma pojęcie, jak powinno funkcjonować to wszystko, jak powinno być wykonywane i jednocześnie wie, z kim rozmawiać, jeśli cokolwiek jest zawalone. Jeśli jakiś urzędnik podpisał od biura, tak naprawdę nie powinien i cały czas są reklamacje. Pomyślmy, kto mógłby być prezydentem, jeśli miałby spełniać takie warunki. Oczywiście. Jedynie Jarosław Sidor. To jest moje prywatne zdanie zupełnie. Ja nie chciałbym, żeby Jarek się tutaj pogniewał, ale uważam, że powinienem zacząć o tym głośno mówić i takich osób jak ja w tym mieście jest bardzo dużo. Osób, które wiedzą, kim jest Jarosław Sidor, radny w mieście Konin i że jedynie on może tutaj faktycznie cokolwiek zmienić, będąc prezydentem miasta Konin. Ja specjalnie robię to nagranie, żeby Jarek się zastanowił, czy czasami nie najlepszym rozwiązaniem dla wszystkich mieszkańców miasta Konin byłoby, żeby on startował na prezydenta w tym mieście. Ponieważ to, co czyni, to w jaki sposób nam służy jako radny, wydaje mi się, że tędy droga. Gdyby większość radnych tak postępowała, gdyby większość radnych tak zajmowała się właśnie tym, o czym informują ich mieszkańcy, gdyby w ogóle chcieli się spotkać z tymi mieszkańcami, tak, to chodnik przy Medalko, chodnik przy szkole podstawowej numer 8, cała ta struktura byłaby już dawno naprawiona, tak? Ludzie łamią ręce, mają bardzo duże problemy, osoby starsze przechodzą tamtędy i jest problem, gdyby no niestety, radni zainteresowali się tym, co dzieje się w terenie, a nie jeździli tylko samochodami w kółko, nigdy na pieszo, to faktycznie miałoby to ręce i nogi. Takim radnym jest Jarek i bądźmy szczerzy, możemy obserwować na Facebooku, a też podczas posiedzenia Rady Miasta, jak walczy. Zresztą nie jest chyba tajemnicą, że został usunięty z klubu SLD, dlatego że nie zagłosował za budżetem i nie zgodził się z rzeczywistością, która jest tutaj promowana przez, no jakby nie było, rządzących. Po prostu nie zgadza się z tym, co się dzieje i z tym, jak to miasto jest prowadzone. I uważamy, my też, osoby, które chciałyby, żeby on startował na radnego, że jest źle. Po prostu. Przejeżdżając nawet przez to miasto, możemy zobaczyć, jak jest kiepsko, ale niestety obecny prezydent nie robi nic, żeby to polepszyć, a wystarczyłoby tylko potrząsnąć wydziałami, kogoś zwolnić, kogoś przetestować, kogoś wymienić i może wreszcie te wydziały by się po prostu ocknęły, a też radni, co niektórzy są, bo są. Nie mają zielonego pojęcia o tym, co dzieje się w mieście. Są jako te maszynki do głosowania i to wszystko. Jarosławie, pomyśl o tym, czy nie wystartować, nie kandydować na prezydenta. Myślę, że miałbyś bardzo duże szanse, a jednocześnie masz za sobą bardzo wiele osób, które tobie ufają i chciałyby, żebyś został prezydentem miasta Konin. Jeśli będzie to możliwe, to ja jestem za, bardzo wiele osób będzie cię wspierało i już teraz mogę powiedzieć, że miałbyś bardzo duże szanse z tymi
politykami zawodowymi z lat dawno minionych, a też z tymi pseudonowoczesnymi, którzy niby starają się być prężni, ładni, zwarci i gotowi, jeżdżą na koniach i tak dalej, ale tak naprawdę nigdy w życiu nie zrobili nic konkretnego i nie są dla nas autorytetem, nie są dla nas nikim, kto mógłby nam tutaj zaimponować, kimś, kto darzony byłby zaufaniem. Umiejętność jeżdżenia na koniu, naprawdę, tego można się nauczyć, ale prowadzenie tego miasta, umiejętność porozumiewania się z mieszkańcami i pilnowanie tego, żeby inwestycja była skończona, to naprawdę musi być prezydent, który faktycznie liczy się z jakością, który wie, jak to powinno być wykonywane i wie, że na fuszerce i lewiźnie daleko nie zajedziemy, a za wszystko zapłacą mieszkańcy. Jarosławie, zastanów się, ponieważ miasto jest w potrzebie. Mieszkańcy są w potrzebie, to miasto umiera, a my, no niestety, chcemy, żeby to się zmieniło, niestety, bo tak powinno być. I czas najwyższy, żeby cokolwiek się zmieniło oddolnie. Przestańmy liczyć na partie polityczne, zacznijmy myśleć oddolnie. Tędy droga. Jeśli ktoś jest za, proszę kontaktować się ze mną. Jeśli ktoś jest przeciw, bardzo mi z tego powodu wszystko jedno, ale zacznijmy liczyć na osoby, które są solidne i zacznijmy je wspierać. Przestańmy myśleć o tym, że partie polityczne cokolwiek nam rozwiążą, ponieważ tak naprawdę najsłabsze ogniwa trafiają do partii politycznych i tam trzymają się, ponieważ ten człowiek w większości nic więcej nie potrafi. Gdyby go usunąć z tego stołka, to byłoby z nim kiepsko. Dziękuję bardzo, dobranoc. To jest apel do Jarosława Sidora, 3 grudnia 2017 roku, godzina 19.03, żeby nie było, że jest cokolwiek montowane. Jarosławie, do zobaczenia i czekam na odpowiedź.